Mateuszu, a jak oceniasz pewną burzę na polskiej scenie antysystemowej? Po pierwsze, znaczy nie wszyscy aktorzy mogą być zaliczani do antysystemu, ale atak na Grzegorza Brauna ze strony Roberta Bąkiewicza, który zaatakował Grzegorza Brauna za to, że razem z politykami niemieckiej AfD, Alternatywy dla Niemiec, postulował zniesienie sankcji wobec Rosji, cofnięcie sankcji i uznał, że takie apele w momencie toczącej się wojny na Ukrainie świadczą o tym, że Grzegorz Braun jest zdrajcą narodu polskiego, bo jak można w takim momencie postulować zniesienie sankcji. Jakbyś to skomentował? No, różne partie w różnych krajach budują wokół siebie takie tempogłowe przybudówki, które mają na celu rzucenie się na kogoś w sposób taki, w jaki partia mainstreamowa zrobić tego nie może, czyli w sposób bardziej chamski, ordynarny. I tutaj ja rozumiem, że ten Bąkiewicz się tak ściga z Gosiewską, prawda? Bo widzieliśmy, jak Gosiewska traktowała, prowadząc obrady Sejmu, to już też świadczy zresztą o upadku polskiego parlamentu, jak Gosiewska potraktowała Grzegorza Brauna ordynalnie. To mniej więcej te wszystkie Gosiewskie, te Bąkiewicze, no to jest poziom właśnie tych pałkarzy, tych takich twardogłowych pałkarzy, których no to obóz rządzący wypuszcza w tej chwili przeciwko Grzegorzowi Braunowi. I to, że ich wypuszcza przeciwko Grzegorzowi Braunowi, to oznacza, że Grzegorz Braun odniósł wielki sukces. Możemy z tego miejsca Grzegorzowi Braunowi pogratulować, bo to skoro on się stał celem nagonki ze strony tego rodzaju indywiduów, jak te tutaj dwa wspomniane nazwiska, no to oznacza, że stop ukrainizacji Polski, akcja, którą zainicjował, Jest już słuszna. przynosi określone rezultaty. Co więcej, zauważmy jeszcze jedną rzecz. Jest takie pojęcie okno Overtona, czyli to, co jest dopuszczalne w debacie publicznej. Prawda? Grzegorz Braun poprzez tą swoją akcję doprowadził do sytuacji, w której retorykę powoli zaczyna zmieniać w kontekście oczywiście wyborów spodziewanych prezes Kaczyński, który też zaczął już mówić o tym, że żadnego wspólnego państwa polsko-ukraińskiego to nie będzie, a banderowcy to powinni przeprosić za zbrodnię ludobójstwa na Polakach i tak dalej, podczas jednego ze swoich ostatnich wieców z wyborcami. Więc ja rozumiem, że jest ta wściekłość, że są te próby reagowania na to, co skutecznie zainicjował Grzegorz Braun. Natomiast mój taki apel do wszystkich, którzy mają jakieś złudzenia, którzy w ogóle jeszcze zaliczają do jakiegoś antysystemu tego rodzaju osobników, jak ten Bąkiewicz, no, szanujmy się trochę i ja bardzo się dziwię, że ludzie z szlachetnymi, szczerymi sercami, którzy biorą udział w tych marszach niepodległości, w inicjatywie bardzo cennej, tolerują wśród siebie tego rodzaju postaci. No ale to już, no może 11 listopada ktoś pójdzie po ozon do głowy i tego człowieka po prostu stamtąd wyprosi. Oby tak było. Natomiast kolejna sprawa związana z Grzegorzem Braunem to jego immunitet poselski, który został zawieszony w dniu wczorajszym. Raczej jest to kuriozalna sytuacja, bo powody zawieszenia immunitetu są po prostu karykaturalne i śmieszne. Jakbyś to skomentował? Była demonstracja niezbyt liczna, ale jednak zorganizowana i przez koronę Grzegorza Brauna, i przez kamratów. I nie sądzę, żeby ta demonstracja miała jakiś wpływ na tą decyzję. Raczej z góry było przesądzone, że stanie się to, co się stało. Jak ty byś tą sytuację określił? No, oczywiście jako skandaliczną, a to jest kontynuacja tego, o czym wspomniałem w kontekście tego, jak zachowują się przedstawiciele
prezydium Sejmu, jak zachowała się wicemarszałek Gosiewska wobec Grzegorza Brauna. Sejm nie jest już miejscem, gdzie królują standardy jakiegokolwiek prawa, jakichkolwiek przepisów, jakiegokolwiek respektu dla wolności słowa elementarnej. Ja już nie mówię o fundamentalnych zasadach możliwości reprezentowania w demokracji różnych poglądów. A to jest bardzo przykre, bo ja kiedyś miałem przyjemność być posłem na Sejm i wydaje mi się, że wówczas jednak ten Sejm funkcjonował trochę inaczej. Dzisiaj Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, która rozpatruje takie wnioski jak wnioski, opiniuje wnioski o uchylenie immunitetu, no przekształciła się po prostu w maszynkę do głosowania rządzącej większości. Jeśli jest się rzeczywiście w opozycji, to nie ma co liczyć na możliwość zachowania immunitetu poselskiego. Ci przedstawiciele partii mainstreamowych, nawet często o tym nie wiemy, bo media nas o tym nie informują, nawzajem się tak naprawdę chronią w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Natomiast to, że immunitetu Grzegorza Brauna nie udało się uchronić i wszyscy domagają się jego de facto represjonowania, świadczy o tym, że faktycznie Grzegorz Braun jest w takiej antysystemowej opozycji, przynajmniej na gruncie obecnego parlamentu. Dożyliśmy czasów, kiedy nawet jeden, bo przecież Grzegorz Braun nie ma jakiejś wielkiej siły politycznej, mówię o układzie parlamentarnym, że nawet jeden parlamentarzysta, który wypowiada się w sposób odbiegający od tego mainstreamu, spodziewać się może wszelkich możliwych represji. Ja zresztą prorokowałem to od dawna i uważałem, że Grzegorz Braun musi przygotować się na ciężkie czasy w obecnym parlamencie. Miejmy nadzieję, że te represje skończą się tylko i wyłącznie na odebraniu immunitetu.